Cześć, moi drodzy, witam was pięknie w takim materiale, którym nie będę ani nie będę grał, bo to nie jak teraz gram, tylko tak sobie włączyłem w tle, żeby sobie leciał jakiś taki Microsoft Flight Simulator, którego ostatnio kupiłem i próbowałem zainstalować, ale jak zobaczyłem, co się dzieje przy instalacji, to go zwróciłem. Bo zamiast gra się zainstalować i uruchomić, tak, to się, jak to by powinno być, to gra mnie pyta, czy może się ściągnąć patcha, update'a znaczy się na 128 giga, tak? Potem zapewne kolejnego za 120 albo 150 giga, tak? No ja nie mam na tyle czasu, ja nie kupuję gier po to, żeby instalować update'y co tydzień, tylko, albo codziennie nawet, ale po to, żeby sobie pograć, nie? Nie mam czasu na to, żeby czekać, aż mi będzie mi 4 czy 8 godzin instalował jakiegoś update'a smacznego. I po prostu stwierdziłem, że... Herbatkę sobie wezmę. Stwierdziłem, że oddam to. W ogóle to tak próbowałem ostatnio poinstalować różne tytuły. Grałem trochę w tego Diablo. Próbowałem instalować różne gry, ale powiem wam, że tak... Nie mam ostatnio ochoty w ogóle, żeby grać. Tak mi się... Wczoraj jeszcze grałem w kupiłem sobie tego Deus Exa Human... czekajcie, jak to było? Humankind Divided. Podzielona ludzkość, nie wiem, jak kurwa tam, jak zwał, tak zwał, i przyznam, że po prostu tak grałem, ale całkowita taka znieczulica. To mi przypomina trochę stan, w którym byłem w pierwszej, drugiej klasie liceum, zaraz na początku drugiej klasy liceum miałem, powiem wam, taki okres, że nagle na chyba, nie wiem, 2 czy 3 miesiące przestałem grać w gry? Nie, to było chyba... Nawet nie, przepraszam, to nie były nawet 2 miesiące. To może było krócej. Może miesiąc, półtorej, coś takiego. No. Tak czy owak, nie chciało mi się w nic grać, bo straciłem całkowicie zainteresowanie. Byłem całkowicie, że tak czułem taki przesyt. Już tyle się nagrałem, może po wakacjach tak było, że po prostu już czułem taki przesyt całkowity, ale w ogóle straciłem nawet zainteresowanie grami, chociaż aż powiem wam, że aż się zmartwiłem i sobie myślę, Jezus Maria, co się ze mną dzieje, nie? Że straciłem w ogóle zainteresowanie, nie chciało mi się nawet grać, nie? Ale to był czas, wiadomo, to jeszcze wtedy było wytłumaczalne, bo przecież ja miałem już wtedy ile? 16-17 lat. I już troszeczkę, no, jak to się odzywa się w niektórych, że tak powiem, w niektórych samcach odzywają się pewne instynkty, żeby chcieli sobie znaleźć dziewczynę, tak, i to takie były rzeczy, że, prawda, bezsenne noce, problemy w ogóle z zaśnięciem i rozmyślanie i takie różne rzeczy, no ale wiadomo, suma summarum, nie będę was duperelami zanudzał, bo każdy chyba przez to przechodził. Natomiast o co poszło, to nie chciało mi się po prostu grać, mówię wam, nie chciało mi się grać. Miałem taki okres, że nawet moi kumple patrzyli na mnie na jakiegoś strasznego zjeba. Jak to za kurwa, nie grałeś tu, nie grasz tu, co ty, no to. I pamiętam nawet wtedy, że mój kolega Darek powiedział, że wiem, czym cię wyleczę, nie? Wtedy. Ja mówię, no dobra, zobaczymy, nie? Może ma dla mnie gierk. I przyniósł mi właśnie wtedy Heretika 2. I muszę przyznać, że właśnie Heretic 2 nagle już takie, poczułem takie uruchomienie, jakby ktoś nagle wcisnął guzik i powiem wam, że jak zacząłem w niego grać, to się zagrywałem tak, jakbym... Ale to było znudzenie, wiecie, to było znudzenie i to było takie znudzenie, takie, ale to było wtedy poważne takie znudzenie i w ogóle stracenie zainteresowaniem. Teraz to jest takie, no, też mam takie znudzenie. Może nie jest to w sumie aż tak poważne, jak było wtedy, ale to jest takie poważne, znaczy takie dosyć mocne znudzenie. Dobra, mogę sobie popatrzeć tam, jak ktoś gra, mogę sobie popatrzeć, jak Monika gra, czy mogę popatrzeć, jak tu gość się bawi, prawda, tym Microsoft Flight Simulatorem. Ale osobiście, no, ja... Nie mogę. Grałem wczoraj w tego w ogóle Deus Exa. Tak mnie... Wiesz co, nie jest zły, bo wiadomo, że on jest chyba z 2016 albo 2017 roku.
Ale dziwi mnie to, że ktoś w ogóle próbował porównywać Cyberpunka z tą grą. Bo porównywanie tego, znaczy ja oczywiście tylko zacząłem w to grać, więc ja nie wiem jak będzie później, może później mi, prawda, będę miał wyczeszcz oczu i w ogóle będzie super. Aczkolwiek nie potrzebuję, no że najważniejsze, żeby gra była ciekawa, tylko ja po prostu straciłem, mówię wam, z takie jakby zainteresowanie, znudziłem się, nie mogę grać. W ogóle pomyślę o tym, żebym miał uruchomić zaraz grę, to mi się bierze mnie co najmniej na wymioty. I dlatego nie gram na razie w nic. Z tym Diablosem to doszedłem do Diablo, tak? I powiem wam, że no też mnie to troszeczkę podkuł, ponieważ sam Diablo może nie jest trudny, ale problem polega na tym, że za każdym razem jak się do niego wraca, to nagle z dupy pojawiają się te wszystkie demony, tak? Oczywiście super mega 20 razy mocniejsze niż były wcześniej. I na dodatek jeszcze znowu chyba muszę te pieczęci otwierać. Tam trzeba otworzyć 5 chyba pieczęci, żeby Diablo się pojawił, tak? Ja myślałem, że już jak się pojawi, no to już tam będzie, nie? Poszedłem sobie zresetować swoje punkty umiejętności, zacząłem po prostu, porozkładałem to inaczej, sobie myślę, dobra, teraz ci dowalę. Wziąłem pomocnika, no właśnie, jeszcze troszeczkę poziom sobie podbudowałem. Wziąłem sobie tego pomocnika, najemnika i poszedłem walczyć. I co się dzieje? Patrzę się, pełno demonów różnych, pełno tych, a diabla nie ma. I po prostu trzasłem tym. Trzasłem tą grą i ją odinstalowałem, bo mnie to wkuło. Szczerze, naprawdę powiem tak podsumowując tego Diablo, to jest to fajna gra. Naprawdę bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zrobiony, to troszeczkę grubiarsko zabrzmiało. Ładnie to graficznie wygląda, optymalizacja jest schrzaniona, skopana całkowicie. Uważam, że nie powinno być czegoś takiego, żeby tego typu gra na sprzęcie, na którym grałem w Cyberpunka w detalach średnich, całkiem okej. Żeby ta gra na takim sprzęcie chodziła w taki, a nie inny sposób. Ta gra powinna przy 4K zapieprzać przy maksymalnych detalach i tu nie powinna, nawet nie powinna zejść nawet do 59 klatek. To powinno być stałe 60 przy takiej grze i takiej grafice, która tak jak mówię jest ładna, ale no to nie są już chyba te czasy, nie? No tak czy owak, o na przykład popatrzysz na takiego Flight Simulatora. Taki Flight Simulator, o to jest, to wygląda, że to potrzebuje sprzęta. Ty, ale patrz, nieźle za to wygląda, nie? Ja myślę, że może powinieneś jednak przeczekać. No ale wiesz co, ja to zrobię, tylko że mnie też irytuje cena tej gry, bo ja nie, po prostu nie jestem w stanie położyć się spokojnie spać, wiedząc, że... Tu nie chodzi ile, ale o sam fakt, że muszę wydać na grę tyle pieniędzy, mnie po prostu zniesmacza. Nie. To jest fajna gra, ale ja po prostu w ogóle, tak o tym też wam mówiłem, że już zaczęło się w sumie właśnie od tego, że przestałem, znikła mi chęć wydawania kasy na gry. I jak mam coś wydać na grę, to aż mną telepie. I to zaczęło się od tego, ale powiem wam jeszcze coś śmieszniejszego, to Monika nawet o tym nie wiedziała, zaraz się dowie. Wczoraj wziąłem i kupiłem Fallouta 76 za 8, 76 za 8 funtów, a dzisiaj go oddam. Nawet się nie zdążył zainstalować, nie wiem, rozumiecie, tak? No i tak, i oddałem za, i kupiłem za 8 funtów i go oddałem zaraz, bo stwierdziłem, właśnie instalował się, a ja stwierdziłem, nie, chyba nie będę w niego grał. I tak on instalowałem, chociaż pograł, myślę, żebym sobie pograł, tylko że tak jak mówię wam, no, znudziłem się, całkowicie straciłem zainteresowanie grami myślę, i że mam przesyt. Jak myślę, że jakbym dostał, jakbym na przykład wziął takiego Oculus Questa sobie założył na głowę, taki kask VR, to może odzyskałbym zainteresowanie grami w tym. Wiem, do czego to zmierzę, ale sorry, ale nic z tego. Wiem, do czego to zmierzę, ale...
Nie wiem, no kolega mi w pracy, powiem wam, powiedział o takim tym Oculus Quest 2. Kupił sobie i to jest naprawdę no fajna zabawa. Fajna zabawa. Ale to chyba raczej nie dla mnie, bo ja jestem taki, że jestem dosyć wrażliwy, jeśli chodzi o jakieś takie, dajmy na to, jak pójdę na plac zabaw z dzieckiem i trochę się pokręcę na karuzeli, to powiem wam, przekręcę się 3 razy i autentycznie żyga mnie bierze. Więc nie wiem, czy taki hełm byłby dla mnie w ogóle. Podejrzewam, że nie. Ty się stresujesz też łatwo. Ty musisz sobie zadać pytanie, no, co jest dla ciebie pod względem bodźców. Bo to nie chodzi tylko o karuzelę w głowie, tylko o inny... O kurde, co tam był samolot w oddali? Kurde. Ale nieźle sobie ta gra wygląda, naprawdę. Tylko, że to na... Znaczy teraz nieźle sobie wygląda, przepraszam bardzo. Ja jeszcze muszę wziąć pod uwagę to, że ona tak nie będzie wyglądać na moim kompie, bo ten gość pewnie gra na jakimś wyjebanym komputerze, z jakąś wyjebaną kartą graficzną i nie wiadomo jakim procesorem. Więc to też, to jest też taka ta magia YouTube, tak. No on leci samolotem akurat teraz pustym, ale nie wiem, czy jak się nie leci samolotem już pełnym ludzi, to nie ma ludzi, bo wiem, że na przykład są, widziałem filmiki, na których jak gość leciał i specjalnie zaczął pikować i zaczęli się drzeć ludzie. No, było słychać jakieś krzyki w samolocie. Tylko nie wiem, czy to było z gry, czy on se tak dołożył, to już nie wiadomo, bo ci ludzie się bawią tymi filmami, różne rzeczy robią. Ale widziałem filmik, że na przykład gość jechał, na przykład najpierw jechał, jak była w Dubaju, nie? Jakiś miał, że jechał, wsiadł najpierw do samochodu, jechał przez Mercedesem, nie przez Dubaj. I wysiadł z samochodu i poszedł na lotnisko, tak jakby idzie i wtedy dopiero, wiesz, wsiadł do samolotu, nie? Takie coś. Ale kurde, nieźle się to wygląda, ale to pewnie trzeba mieć na pewno sprzęta. No, ale tak czy owak ten... Ja już wszystko wiem. No, no właśnie. Jeszcze coś mi chciałeś powiedzieć? No nic, pozostaje, jak już wrócę do... Jak wrócę do formy, to pozostaje Fallout 76. Będziesz patrzeć, jak gram. Zmuszę cię do patrzenia na Fallouta 76. No. No, tak czy owak, to... No. Nie bój się, nie będę kupował tego, nie bój się. Nie. Jakbym miał kupić, to bym sobie kupił już dawno. Ale ja po prostu nie, ja się po prostu boję nawet, bo nie wiem, jakby mi to współgrało ze mną. Nie wiem, bo te kaski VR to są, ja wiem, że okej, pracują nad tym, że to ulepszają, one fajne chmurki. Ale ja po prostu się tego boję. A nie chcę kupować kota w worku, że o, nagle mi się okaże, że to nie dla mnie, nie. Kurde, te chmurki fajne są. Leci se taki. Na pewno jest relaksujące. A teraz jeszcze mi powiedz, czy tutaj też się lata na przykład innymi rodzajami samolotów, czy tylko pasażerami? Wszystkie. Różne, nawet są do... Tylko, że to sobie oczywiście trzeba dokupić, chociaż one nie są drogie, ale trzeba sobie dokupić jakieś myśliwce, nie? Ale ja i tak, jakbym miał to bym sobie czekał na ten dodatek, co będzie w maju niestety dopiero, do Top Guna. Ma być jakieś darmowe DLC z samolotem z Top Guna i lotniskowcem. To znaczy, wiesz co? Podejrzewam, że wszystko zależy od poziomu realizmu, jaki się wybierze. Bo można sobie też pewnie wybrać niski poziom realizmu, ponieważ ta gra jest także na Xboxie Series X. Więc jeżeli jest na Xboxie Series X, to nie może mieć kurwa jakiegoś skomplikowania. To musi być łatwy tryb na pewno. No chyba, że dla PC-ta nie ma łatwego trybu, no, ale to już jest inna kwestia.
O nie, 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 to nie to samo, to jest, wiesz, to jest gra robiona przez Microsoft i jeszcze jakaś Asoko, coś tam. Wiesz dlaczego? Ponieważ wszyscy, którzy robią teraz jakiekolwiek gry, to ściągają tą czcionkę właśnie z Flight Simulatorów. Bo te Flight Simulatory to są gry, które są na rynku już od późnych bodajże lat 80. albo wczesnych 90., więc chyba późnych 80. I te gry dosyć już od dawna, dawien dawna są na rynku. No to tak, ale tam. To może dlatego, że jest to też, być może jest to też, ja nie wiem, czy jest wersja na VR, ale może jest to pod VR też robione. Wiem tylko tyle, że Krintel na VR. Tak, tak. Ja nie. Ja wiem, że to na pewno nie dla mnie, a ty się na mnie nie patrz. To skąd wiesz, że się na ciebie patrzę? Bo widzę. Znaczy, widzę kurde Boga. Gościu sobie leci. Coś se ustawia. Coś se pstryka. Różnymi samolotami tu można latać. Nie wiem, czy są śmigłowce, ale pewnie śmigłowce też zrobię. Ale co? No to jest tylko takie, o, latasz sobie. Tu różne są małe samoloty, są małe pasażerskie, duże pasażerskie, są takie treningowe samoloty, takie do akrobacji. No kuźwa, no leci na jakieś lotnisko, może przewozi ten samolot albo coś. Różne są pewnie zadania jakieś, że trzeba na przykład, tak, można na przykład przelecieć sobie z jednego lotniska na drugie, żeby przewieźć ludzi, czy przewieźć jakieś towary, czy coś, nie? To takie coś jest, nie? I lecisz i patrzysz sobie tylko na chmurki, na... Wiesz, co jest najciekawsze z tą grą? Że ona odwzorowuje warunki atmosferyczne dokładnie takie same, jak ty masz za oknem. A w czasie rzeczywistym jest tam chyba bodajże taka opcja, że jeżeli masz deszcz za oknem, to ona i przelecisz nad Anglią, w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, to ci pokaże, to będziesz miała tak samo deszcz. Więc o to chodzi. To na tym polega... tak mi się wydaje, że tak jest. Przynajmniej tak się chwalili i tak się chwalą. Że, więc chyba raczej... Ludzie nie mówią nic o tym, że tak nie jest, więc chyba tak jest, nie wiem, kurwa. Ale podobnie chyba było na tym, na Black and White, że można było sobie włączyć zmianę czasu w grze, albo zmianę czasu względem według zegara, który jest w twoim systemie. Więc jeżeli u ciebie się ściemniało za oknem, to już na grze zaczynało się ściemniać, nie? No. Tak było na Black and White i to chyba samo jest i tu. Tak mi się wydaje. Ale ładnie sobie to wygląda, tylko tak jak mówię, no ja dla mnie jest to takie troszeczkę no głupia sprawa, że ja uważam, że gra powinna się zainstalować, pamiętajmy na to nawet na 300 giga, ale niech się zainstaluje i potem można łatki, znaczy łatki, jakieś update'y dawać po 10, po 20 giga, tak, dobra, nie ma sprawy, ale nie, że przydupczysz update'a na wstępie, gra się zainstaluje na 1 giga, zaś ci przydupczy update'a na 120, a potem za tydzień za 130, a za 2 dni później na 150, no to jest troszeczkę, no, tak, trochę chujowo i tu ludzie akurat się pyszczą o to. I w sumie się nie dziwię, nie? Bo ta prędkość pobierania z tego, co widzę, też nie jest taka super mega zajebista. Ja u siebie, no u mnie dosyć szybko pobiera rzeczy, nawet jak są duże pliki. A ten patch, ten update zasrany, to się ściągał no dosyć długo, kurwa, więc... Więc no, nie dziwię się, że ludzie dostają w kół. No ale to jest... Tak gra skonstruowana w taki sposób, jest to gra podłączona do internetu oczywiście cały czas. No to takie są plusy i minusy podłączania gier do internecika. A co do tego Deus Exa, no to tak zaczął się fajnie nawet. Ciekawie.
Muszę przyznać, ten główny bohater to trochę jak Keanu Reeves. Taki, ale tak jak mówię, no ja nie mam ochoty teraz nawet w nic grać. Po prostu nie mam ochoty w nic grać, bo kurwa, jakbym teraz coś uruchomił, to bym chyba żegnął. Mam przesyt. Co mi chciałeś powiedzieć? Cały czas tu mi próbujesz powiedzieć, mówiąc to pierwsze. Wiesz co, nie wiem nawet, czy jakbym miał VR-a, to bym, czy bym był zainteresowany, żeby teraz się tym bawić, naprawdę. jakbym miał VR-a, to nie wiem, czy byłbym zainteresowany. Czy nie byłbyś zainteresowany? Nie, no żartuję sobie, naprawdę. Nie, dzięki. Ale wiecie co wam powiem, jeśli chodzi o tego VR-a, to tak sobie właśnie wczoraj to pomyślałem, że no dziwnie się to składa, że jak oni wydają tego Questa 2 i nagle Quest 2 zaczyna się sprzedawać tak fajnie, tak dobrze się sprzedaje, a przychodzą, a idą święta. A nowych konsol nie ma, rozumiecie o czym mówię, nie? Więc coś mi się wydaje, że ktoś tu coś próbuje przepchnąć i coś im się uda tym razem. Bo widzę, że ludzie są, ja na przykład u siebie w pracy widzę ludzi, którzy ciągle polują na tego Xboxa czy tam PS5 i nie mogą go kupić i są wkurwieni mocno. Podejrzewam, że nawet jakby ten Xbox się dostał do sklepu, to też już by mieli takie trochę, no... No i panuje niesmak, bo to już nie jest kwestia tylko, czy konsole będą, bo teraz dobra, konsole się pojawią w sklepach, ale pytanie, czy ludzie pójdą je kupić. Bo ludzie się wkurwili i troszeczkę zniesmaczyli się też. Więc jak pojawią się te konsole, a pojawią się pewnie, jak nawet się pojawią, to pojawią się za wyższą cenę niż normalnie, bo te chujki będą próbowali zgarnąć, zedrzeć z ludzi jak najwięcej, bo stwierdzą, haha, tyle czekali, to kupią, tak, zapłacą nawet te $100 więcej i się wydupczą, bo ja podejrzewam, że ludzie, jeżeli będą chcieli sobie pograć i będą chcieli coś dorwać fajnego na święta, to rzucą się. Jedni się rzucą na te Steam Decki, kurwa, Steam Decki, jak ja mówię, a inni się rzucą na Oculusy, a z tego co widzę, więcej się jednak rzuci na Oculusy. Bo to zaczęło być coraz bardziej popularne i coraz więcej ludzi o tym mówi i coraz więcej ludzi to kupuje. Fajne wycieraczki, nie? Wycieraczki są fajne. Znaczy, ale fajnie strugi deszczu są. A star też fajnie zrobiony. No, ale tak jak wam mówię o tym Heretiku 2, to tak to właśnie wtedy było. Pamiętam, to sobie właśnie dzisiaj przypomniałem, że jak dorwałem tego Heretika 2 do rąk, to kurwa, powiem wam, jak ja w to grałem, jak ja się w to zagrywałem. Nie, wiadomo, że nie, człowiek nie potrzebuje mieć, tylko musi wrócić zainteresowanie. Jak człowiek, to się tak dzieje, wiecie, ja cały czas praktycznie grałem dzień po dniu. Grałem, ale tu nie chodzi nawet, że nie wychodzi, po prostu ja już od pewnego czasu tak miałem, że powoli zaczynałem czuć taki, tak już się zapychałem, ale to dlatego, że to, nie, to pojawiały mi się takie myśli, że po prostu, że już mnie to wkurwiało, to granie codziennie, tak codziennie człowiek przychodził i grał codziennie i tak poszukałem różnych alternatyw, kupiłem sobie książki Dune, które sobie, może sobie jutro poczytam. Dlatego będę musiał sobie poczytać, bo wykorzystam ten czas i sobie poczytam Dune, bo mam te wszystkie książki, całą sagę i zacząłem czytać właśnie tą Dune pierwszą książkę i naprawdę mi się to przyjemnie czytało. Czekaj, ale ta Dune to już jakoś miała być. Tak, nawet zauważyłem, że w sklepach jest już na Blu-rayu, można starą Dune kupić. Nie. No, rychło kurwa w czas dali Dune, zajebiście. No, ale przynajmniej, wiadomo, nie? Bo tak na dla porównania,
żeby ludzie zobaczyli, że jakie to kiedyś była Duna, a teraz jest Duna, teraz tam na pewno będzie lepsza Duna. No nie wiem, może będzie lepsza, bo tamta Duna no, była fajnym filmem, aczkolwiek według mnie był troszeczkę, no... Mnie się film podobał, ale jak tak czytam teraz tą książkę, to wielu, bardzo wielu rzeczy nie pokazali. No, znaczy no, no, na filmie się pokazuje najważniejsze rzeczy. Ale nie, powiem ci, że mocno sobie to wszystko, że tak powiem, streścili. No. Bo w książce jest pełno takich motywów i elementów, których w tym filmie nie widziałem. Im bardziej czytam tą książkę, im bardziej ją czytałem, przepraszam, ale jutro sobie będę dalej czytał, to... A to nie, to pani Hirsch, jej serial Wiedźmin, to jest katastrofa, no i tu nie ma nawet o czym mówić. Ja się zastanawiałam w pierwszych chwilach, czy to mama w ogóle czytała tę książkę. Chyba tylko przefrunęła parę stronic i tyle, nie? I sobie ląduje samolocik, ale światełka się poruszają. No jaki... Przechodzą jaki ray tracing pod samolotem. No wszystko za to fajnie wygląda, jak ktoś ma sprzęt, to zajebisty, ale jak się nie ma sprzętu, to już tak zajebiście nie wygląda. No tak, ale masz tereny, masz ciągle wszystko, warunki atmosferyczne ciągle generowane w czasie rzeczywistym, to wiesz Monika, to symulatory zawsze miały największe wymagania sprzętowe. Co on kurwa, gdzie on leci teraz? W Łodzi? A, jakiś tu lotnisko. Ciekawe, czy da się to zdupczyć. Pewnie się da, na pewno. Ciekawe, czy jest dużo ognia i duży wybuch. Może wezmę jakieś... Ciekawe, czy są... Może dodadzą jakieś tu polewy, to polecę nad te... Nad jakiś las polecę tu polewem. W Rosji. I zobaczę, ile jest prawdy z tej brzozy. Skoszę, kurwa, drzewo skrzydłem. Dobra, ludzie, no, tylko tak chciałem tak nagrać, pogadać chwilę i tyle, bo mi się nie tak jak powiedziałem, nie chce mi się grać i ten, wolę sobie nawet popatrzeć, jak sobie tutaj ktoś latał, niż mam samemu grać. Ale te wycieraczki to chyba i na pizzu są, bo tu nic nie wycierają. No nic nie powycierały za bardzo. No to bywajcie.